Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to jest gra Scribblenuts Unlimited. Jak widzicie, zostało mi już tutaj tylko 6 lokalizacji, a wiąże się to z tym, że prawdopodobnie zrobię sobie z tego 6 odcinków, bo widzę, że tutaj żadnej lokalizacji nie uda mi się połączyć z żadną inną. No, jakoś chyba nie po polsku, ale to nic. Także tutaj zostało jeszcze 6 odcinków i myślę, że to jest dobra pora na to, żebyśmy powoli zaczęli sobie rozmawiać, ewentualnie pisać w komentarzach, jaką grę chcielibyście zobaczyć jako kolejną, jeżeli chodzi o grę oczywiście taką single player typową, ponieważ jedną grę multiplayer już mamy na kanale, ponieważ ja nagrywam tak co drugi dzień, jest inna seria. Myślę, że to jest dobra ilość, bo jeżeli byśmy zrobili 3 gry, powiedzmy w poniedziałek była jedna, we wtorek druga, w środę trzecia i między pierwszą grą by było 2-3 dni różnicy, a tak jest tylko co drugi dzień, także myślę, że to jest optymalne dosyć. No i poszukuję teraz informacji na temat tego, co byście chcieli pooglądać. Ja tutaj oczywiście gdzieś pod koniec tej serii dodam jakiś filmik informacyjny, jakie tam gry macie do wyboru spośród tych, co posiadam, ale oczywiście możecie, mimo tego, że jeszcze nie wiecie, jakie są to gry, rzucać po prostu swoje pomysły, co chcielibyście obejrzeć w moim wykonaniu. Także tutaj jestem otwarty na wszelkie propozycje. No a tymczasem będziemy sobie zaczynać tutaj od góry, myślę. Storybook Keep. Ok, jesteśmy już tutaj w naszej lokalizacji. Wygląda na to, że jest to miejsce tam. Bardzo mi przypomina ten taki wielki ten pałac po wejściu na tą fasolę, którą Jaś zasadził. Ok, zacznijmy sobie od tego małego Bobo. Rock a bye, baby, please make it stop and get me down safely before I fell off. Okej, okay, on ewidentnie chce zejść. Może po prostu sobie zleci na dół, co wy na to? Proszę bardzo. Zdolniacha. Tutaj mamy my nose. How it grows from all of my lies. If I promise I'm honest, can you restore it in size? Wooden down. Okej, okay, tylko że... Noseless? Noiseless, needless... Noisiest? Jakby to zapisać, kurczę? How it grows from all my lies. If I promise I'm honest, can you restore it in size? Zobaczymy, może to coś pomoże. O, wystarczyło dopisać mały. O, Pinokio stał się prawdziwym chłopcem. Jak miło. Zawsze o tym marzył. No tu mam jakieś mysie dziury, żeby nimi przechodzić, tak, zgadza się, ale zrobimy sobie tutaj ten parter najpierw. I once had a little lamb. I planned to have for lunch. Can you help me locate her? Jakie kurcze rymy tutaj widzę. Szukamy jego jagnięcia, o ile dobrze pamiętam, lamb to jest jagnię. A jak wiem, to jest chyba taka mała owieczka, ale ręki nie dam sobie uciąć za to. Być może jest tutaj gdzieś w tej krainie. Spin to gold, spin to gold. I can spin anything new or old.
Golden Dress. Wszystko zamienia w złoto. Bardzo fajna umiejętność. Przydałaby się, nie powiem, że nie. The mirror says hot I'm not. A that hurts a lot. Noble woman. Widzę, że tu same jakieś rymowanki. Że jesteś hot. Ooh, yeah. jakaś taka, powiedzmy, proszę bardzo, to jest śpiąca królewna. Sleeping peasant. Help me find my royal wife, only she can feel. Small fits between the mattress will help you to reveal. Peace, peace, pence, pin. Jakoś był groszek, ale może być też peanut. Marriage material. Głupie to jest dla mnie, jeżeli chodzi o osąd. Kto jest księżniczką, a kto nie, bo każdy poczuje, że coś mu się wbija w tyłek. No ale najwyraźniej księżniczki mają jakieś wyjątkowo wrażliwe tyłki na wbijanie się w nie. Lam. Nie wiem, spróbujmy, może po prostu trzeba mu pomóc. Me. Nie? I once had a little lamb. I planned to have for lunch. Can you help me locate her? I haven't got a hunch. Może po prostu trzeba go nakarmić, co wy na to? Okej, na razie go zostawimy. Przejdziemy sobie dalej. Tu mamy gwiazdkę. Zlecimy sobie tu na górę. Tu się coś dzieje. I've huffed and I've puffed, but to my children I need some help blowing this pig's house in. Tam my mu wiatraczek, co wy na to? Wiatraczek jest chyba za słaby. Tornado. Okej, domek rozwalony. Świnia zwiała. My love for her just leaves me sobbing. I wish we had more things in common. To może być łatwe. Wystarczy, że zrobimy z niej gianta. Już macie coś wspólnego, swój wzrost chociażby. Mam kolejnego tutaj przyjemniaczka. These rats have gotten out of control. I need something that's musical. Musical? Musical? Trumpet? Proszę bardzo, jakie jazzowe myszy nagle się zrobiły. Aha, bo to są chyba te trzy ślepe myszy. A tędy gdzie się idzie? A, tu już byliśmy. A jak się dostać na górę? Jest jakaś droga? My hair loves to grow and get stuck in stuff like this window. Hair cutter. Ciuchcia. Włosy utknęły jej w oknie. No tego co to jest dawał. Humpty Dumpty. All the king's horses and all the king's men left and I've gone all the pieces again. Trzeba było go po prostu naprawić, a on i wraz się spierniczył. Ech, ty.
Mamy tu jeszcze kota w butach. Meine Kuhn. Help me, buddy, help me, miau, help me get those boots off now. Boots. Boundless, blameless, blameless. Jak mogę zjąć z niego te buty, nie wiecie? Może jak go powiększę? Nic to nie dało. Help me, buddy, help me, miau. Help me get these boots off now. Może jakby przyczepić te buty jakimś klejem do podłoża. Teraz pojechać konno. Nie. Konno. Kotno. Nic nie przychodzi mi do głowy mądrego. Szczególnie, że nie mam pojęcia, jak jest szewc, jeżeli chodzi o buty, to może on by zdjął mu te buty. Sprawdzę sobie to, jak jest szewc, może to akurat pomoże. Okej, jeżeli chodzi o szewca, to jestem tak samo w szoku, jak w przypadku podkowy, ponieważ szewc to jest nikt inny jak shoemaker, czyli po prostu osoba robiąca buty. Proszę bardzo, kto mógł zjąć kotu w butach buty, jak nie człowiek, który robi buty, tak? Okej, została nam jedna cząstka. Jest nim właśnie ten gościu. I once had a little lamp I planned to have for lunch. Can you help me locate her? I haven't got a hunch. Dałem mu... Może znowu trzeba dać mu mapę. A, no właśnie. Jeżeli chodzi o lokalizowanie czegoś, to wystarczy kogoś wyposażyć w mapę i on jest już szczęśliwy. Help Hansel and Gretel survive this harrowing tale. Czyli teoretycznie jest to przypowieść o Jasiu i Małgosi, jaką my dobrze znamy w Polsce, z okruszkami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż to jest chyba też ta przypowieść mówiąca o tym domku z cukierków, czy tam z ciasta, które oni tam jedli. Chociaż nie wiem, czy nie jest to przypadkiem jedna i ta sama opowieść. Hansel and Gretel are out of exploring. Give them something to leave a trail behind them. A, czyli to jest właśnie to. Brad? Nie, Brad, ja chciałem. A żeście okruszek rzucili, walnęli bochen chleba, kurde, pół kilo. Ale no niestety, tak jak w opowieści, okruszki zostały zjedzone przez ptaka. Co już, tak? Co innego moglibyście rzucać? Może coś niejadalnego. Ale żeby było sypkie najlepiej, tak? Może możecie jakiś olej rozlewać, kurczę. Albo wodę, albo... gaz soli. Właśnie, tylko że to wszystko jest płynne, a ja potrzebuję czegoś takiego stałego. The birds keep eating our trail. No to już zauważyłem, że tak jest. Wiem. Damy im metalowy chleb.
Może zatruty chleb. Może coś totalnie innego. Może talerzami będą rzucać. Maybe stones would work better. No nic, no coś tak oczywistego nawet nie wpadłem. Trzymaj kamlota. Jaka babcia, kurczę. Help the old woman cut some firewood and take it to the stove. No i... Czy to ja mam pociąć może? A to on ma ich pomóc, okej. Rozpalić w piecu, a później będzie chciała was tam upiec. Ech. Biedne dzieci. Dun dun dun. Haha, you feel for my trap. Gretel will serve as my slave, and Hansel will become my dinner. No ciekawe. O kurde, jaki solar. Co to jest? Give Hansel something to fool the witch into not eating him. Może... Curse my plump and delicious looks. What can I do to make this witch... Not eat me. Może weźmiemy, że będzie śmierdział. That should buy some time. Quickly lure the witch back to the oven. Witajcie moi drodzy. W tym odcinku również straciłem końcówkę materiału ze względu na problemy z dyskiem i podczas nagrywania po prostu ta końcówka mi się ucięła. Także tutaj musimy sobie to dograć. Jesteśmy na etapie, w którym już zrobiliśmy, że tutaj ten Hansel jest trochę śmierdzący, przez co ta Baba Jaga tutaj odwróciła się jej uwaga. I teraz musimy ją przywołać, tak jakby zwabić do pieca, żeby ta Gretel mogła ją tam wepchnąć. Dlatego też, z tego co pamiętam, właśnie to jest pizza oven, czyli piekarnik taki do pizzy, piec do pizzy. Także ja po prostu wezmę sobie może pizzę i wsadzimy go tam. Okej, i teraz... Zwróćcie uwagę, ona ją wrzuciła do środka i spłonęła na śmierć. Dzięki temu uzyskaliśmy klucz do kłódki. Schłodzimy sobie ten klucz, ponieważ jest mega, mega gorący, jak widzicie. Aż paruje. Okej, klucz już jest zimniutki. I teraz dzięki temu będziemy mogli uwolnić Hansela. Dokładnie tak. Okej. Run home, children. Thanks. Thank you so much for keeping them safe. Have this. O, ten sobie biegnie i śmierdzi. I za to otrzymaliśmy naszą kolejną gwiazdkę już w tym etapie. Ponieważ ja już tą gwiazdkę zebrałem, to ona teraz już nic mi nie da totalnie. Także wielkie dzięki za uwagę w tym odcinku. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o komentarzach, o ocenie oraz polecam subskrypcję mojego kanału ze względu na otrzymywane maile, że dodałem nowy odcinek. Czyli jest to bardzo wygodne, nic was nie ominie. Także widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, pozdrawiam.